proszę o otwarcie konwencji i słowo wstępne pana posła Łukasza Smolikowskiego. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, licznie zebrani kandydaci na radnych, panie prezydencie. Jako poseł tej ziemi i przewodniczący Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości mam ogromny zaszczyt, radość uczestniczenia razem z Państwem w tym otwarciu i początku drogi wyborczej do zwycięstwa w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Kampania wyborcza będzie finalizowała się 16 listopada głosowań, wyborami. To jest święto demokracji. Tylko raz na 4 lata my jako obywatele mamy cenny głos, który możemy decydować o naszym losie. W żadnych innych wyborach, jak właśnie w samorządowych, nasz głos jest tak ważny, tak drogocenny. To właśnie w wyborach samorządowych niewielka często liczba głosów decyduje o tym, kto zostanie radnym, kto zostanie prezydentem. Więc ta wartość jest niesłychanie ważna. Nam, ludziom uczciwym, rządzącym się patologiami, przestępstwami wyborczymi, poprawianiem wyników wyborów, wyjątkowo zależy na dużym uczestnictwie i dużej frekwencji w wyborach samorządowych. Im więcej uczciwych i świadomych wyborców przy urnach, tym lepszy wynik dla Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętajmy o tym, zachęcajmy wszystkich, byśmy uczestniczyli. Nie wolno pozwolić na myślenie, że nasz jeden głos nic nie znaczy. Właśnie wybory samorządowe w wielu miejscach pokazały, że często zmieniła się historia, a przynajmniej władza na 4 lata. My wtedy możemy decydować o tym, kto nowy będzie zarządzał naszą lokalną społecznością. Możemy zadecydować nad programem, który ma być realizowany w naszej małej ojczyźnie. I możemy też dać czerwoną kartkę dla tych, którzy się nie sprawdzili. Sens istnienia i powstania Prawa i Sprawiedliwości do budowania dostatniej, bezpiecznej, silnej Polski. A Polska jest wszędzie. Polska jest złożona właśnie z takich małych ojczyzn. I my w Prawie i Sprawiedliwości doskonale o tym pamiętamy. My musimy tutaj u podstaw, u tych fundamentów budować dostatnią Polskę. Możemy to realizować tylko z porządnymi, uczciwymi ludźmi, bo władza w samorządach jest bardzo duża. Kompetencje przekazane są bardzo duże. A nadzór zostawiony został tylko nam. Już 4 lata właściwie poza wyborami wyborczymi nie ma kontroli nad samorządem. Dlatego tak ważne jest, komu przekażemy tę władzę. Ludzie Prawa i Sprawiedliwości to kompetentni, doświadczeni, przygotowani i oddani sprawom lokalnym obywatelom. Warto na nich podstawić. To nie jest zmarnowany głos. Dzisiaj pan Andrzej Wiśniewski, nasz kandydat na prezydenta miasta Grudziądza, przedstawi szczegółowe, główne założenia na najbliższe 4 lata dla rozwoju miasta Grudziądza. Bo Grudziądz jest pięknym miastem o bardzo bogatej historii, przy pięknym położeniu, malowniczym, ale również i atrakcyjnym. To jest istotne przy zarządzaniu. Ma ogromny potencjał, ale mamy chyba przeświadczenie, że nie jest wykorzystywany tak, jak mógł. To jest problem właśnie lokalnej władzy. Dlaczego po 2 kadencjach władze naszych konkurentów wciąż realizowane są tylko niektóre inwestycje, które rozpoczął prezydent Andrzej Wiśniewski? Dlaczego tyle problemów i patologii jest w tym mieście? Tyle bezrobocia? Zadłużony szpital, który mógłby być perłą, a może być obciążeniem dla całego miasta. Dlaczego tu się walczy z lokatorami w TBS-ach, zamiast cieszyć się, że mają zapewniony dach na głowę? I wiele, wiele innych takich powodów. My musimy to zmienić. My musimy postawić na ludzi, którzy mają wizję, którzy mają pomysły, którzy nie dbają tylko o własną koterię. Lista Prawa i Sprawiedliwości to odpowiedź na to. Wszyscy nasi kandydaci podpisali deklarację programową. To jest zobowiązanie przed wyborcami, że my to, co głosimy w kampanii wyborczej, realizujemy również podczas naszych rządów. To nie jest tak, jak mówią przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, że jest czas wyborów i się mówi jedno, jest czas ekspoze mówi się drugie, a jak rządzimy, robimy zupełnie co innego. No, Polski nie stać na kraju oszustwa, bo dla mnie to jest jedno drugie oszustwo. Grudziądz ma podwójnego pecha. Można powiedzieć, że tu się podejmują. Wszystkie złe rzeczy, jakie spadają na Polaków po bardzo złych, liberalnych, nieludzkich rządach Platformy Obywatelskiej w kraju, tu są potęgowane przez rządy Gazdolerskiego, prezydenta Malinowskiego.
On potęguje wszystko zło, które powoduje, że brak pracy, brak mieszkań, brak dostępu do służby zdrowia, ogólny brak nadziei. Tak nie może być w mieście, które ma taką historię, taki potencjał. Oddajemy głos dla ludzi Prawa i Sprawiedliwości. Zachęcam do tego gorąco, a szczegółowe powody przedstawi nasz prezydent Andrzej Wiśniewski. Chciałbym życzyć wszystkim sukcesu i wygranych. Kandydatom do szczebla sejmikowego, powiatowego i miejskiego, naszemu kandydatowi na prezydenta. Ale sukces was, sukces ludzi, którzy startują z tej listy, to tak naprawdę sukces dla Grudziądza i zwycięstwo dla miasta Grudziądza. Życzmy mu tego, bo na to zasługuje. Dziękuję bardzo.